Derwiszewska, która zyskała popularność w programie Rolnik Szuka Żony, poznała ciemną stronę popularności. Kobieta aspiruje do miana influencerki, jednak to nie zawsze jest proste i niekoniecznie spotyka się z pozytywnym odbiorem. Kobieta musiała wystosować oświadczenie, Anna Derwiszewska z Rolnik Szuka Żony znalazła szczęście. Choć jej związkowi nie dawano większych szans, okazało się, że Ania znalazła prawdziwe uczucie i szczęście u boku Jakuba Manikowskiego. Podejrzliwość wobec mężczyzny budziło w widzach niedawne rozstanie mężczyzny z matką jego trojga dzieci. Internauci ostrzegali uczestniczkę show, że zostanie wykorzystana i że powinna mieć się na baczności. Kuba jednak szukał prawdziwej miłości. Kiedy zaiskrzyło między nim i Anną, wiedział, że jest na właściwej drodze. Anna Derwiszewska także dostrzegła, że związek z Kubą to był strzał w dziesiątkę. Para nadal jest razem, zaręczyła się, a teraz oczekuje na narodziny pierwszego wspólnego dziecka. Ania nie zdradza, w którym jest miesiącu i kiedy planowany jest poród. Stwierdziła, że chce część informacji zachować dla siebie, przynajmniej na razie. Oświadczenie Anny Derwiszewskiej z Rolnik Szuka Żony, choć w mediach społecznościowych Ania może liczyć na wiernych fanów, bo obserwuje ją ponad 120 tysięcy osób, nie zawsze wszyscy odbierają to, co kobieta publikuje, w ten sam sposób. Anna Derwiszewska opublikowała kilka filmików, na których pokazała pielęgnację swojej skóry. Wiele razy usłyszała prośby o to, by podzieliła się sposobami na promienną cerę, której zazdroszczą jej fanki. Kobieta jest właścicielką salonu piękności i, jak przyznała w nagraniu, wykonywała okolicznościowe makijaże, do czego niedługo chce wrócić, na pewno ma zatem patent na to, by zawsze wyglądać promiennie. Okazało się, że internauci zasypali ją wiadomościami, w których zarzucają jej namawianie do kupowania określonych kosmetyków. Kobieta zareagowała na to i nagrała oświadczenie, w którym wyjaśniła, że jedynie poleca sprawdzone przez nią kosmetyki. I jeśli dla kogoś, ze względu na przykład na problemy ze skórą, nie są one odpowiednie, to absolutnie nie każe ich kupować. Obserwujący Anię zauważyli też, że popełnia ona błędy językowe, nagrywając relacje. Do tego także odniosła się Ania w nagraniu.